Witam ponownie, kolejny odcinek Lifeless Planet, która się okazuje, że wcale nie jest taka znowu lifeless. Korytarze Gai. Stota. Tu mamy jakieś notatki leżące. Greenland z... Tak jakby nasza elita tu była wszędzie. She saved my life. She saved the entire planet. Czyli elita, myślisz, że już na stałe się tam wkomponowała w tą roślinę? No niewykluczone. Okej. No być może ona jest u siebie, ale my jakoś tak wyjątkowo nie jesteśmy. Nawet jeżeli nic nie przebije nam skafandra, to mamy tylko 8 godzin jednak. Czy to się rusza, czy tylko takie złudzenie optyczne wywołane ruszaniem się tekstury? Wolniej, Zenek, bo zlecisz. Czyli tak, ona uzieleniła całą planetę. Gdzie mamy iść? No podejrzewam, że tam. Tu jakaś dziura jest. I czy ja mam jeszcze paliwo w jetpacku? Au. No! Och nie, a przecież to było tak łatwe. Okej, ale może wcale nie muszę tam, nie, to się nie uda, ale może tam powinno się udać. O, no, bez takich, tu, teraz może tam, No nie wiem. No cóż, spróbujmy tędy. Nie. Au! No dobra. To się nazywa pudło. A przecież nawet nie jest daleko. Spróbujmy dostać się. No! Pożałowałem jednego psyknięcia, ale jak już zacznie spadać, to już jest za późno. Zresztą, no niewykluczone, że to nie tędy tak naprawdę, ale... Tak... Teraz myślę, że tam. No nie. Sorry, ale... O. A jasne. No pewnie spadnie.
Wiecie co? Może nie głupio byłoby. Zrobić jump cuta. I tak chyba zrobię. Podejście któreś tam z kolei. Wybieram inną drogę. Spróbuję przeskoczyć prosto tam. No proszę. Da się? Da się. Okazuje, że się da się. Teraz tylko pytanie. Czy tam doskoczyć, schodzić? Niewykluczone, że to lepszy pomysł niż przebieganie. No właściwie to chyba jedyny pomysł możliwy do wykonania był. Okej, okej, mamy sejwik. Czyli czasem drogi trochę, no, że tak powiem, bardziej oczywiste. Nie ma co kombinować. Jest droga prosta, to idziemy. No, chyba że się nie da. Wtedy gra nic nie chcąc nam sugerować, po prostu nas zabija i tyle. Ale to dość rzadko się zdarza. Okej, to nie musiałem iść po roślinie, ale te chyba nie są groźne, bo są zielone. Zielone jest dobre. Okej. Nadal idziemy zieloną ścieżką. Tym razem zielona ścieżka jest tylko zielenisza, a nie jakoś bardzo zielona, ale... O. Póki co okazuje się, że jetpack ciągle ma paliwo, więc... A jak widzimy szereg takich onych, to jest niemal pewne, że nie ma innej drogi, jak tylko... wierzchem. Au! Aż tak? Nie. Okej. O no! Dzięki, udało się. Wcale nie dzięki mojej super zręczności, lecz gra darowała mi życie tym razem. Ludzka cywilizacja. O, tym razem sejwy dość gęsto. Jetpack. Pełen paliwa. I co? Teraz paliwo depleted, albo nie. Czy tu mamy notatkę służbową? Tak jest. So the other portal does lead back to Earth, but hundreds of years in the future. Портал, являющийся входом на эту планету, был средством передвижения в один конец, как мы обнаружили по прибытию сюда. Изначально мы принимали как само собой разумеющееся, что он работает как любая дверь, что мы сможем вернуться сквозь тот же портал, когда нам заблагорассудится. Но это оказалось ошибкой. Позже, к нашей огромной радости, мы в конце концов обнаружили второй портал, портал отправки, ведущий обратно домой. Эта система двух порталов была, надо признать, очень эффективной для транспортировочных целей. И мы развивали наше заселение соответственным образом,
регулируя отправки в ту и в другую стороны по мере необходимости. Но чего мы сначала не знали, это потеря времени при передвижении сквозь портал. Хотя сам процесс транспортировки происходит очень быстро, течение времени на Земле и на этой планете не совпадают. Мы довольно скоро обнаружили, что неделя, проведенная здесь, равнялась месяцу по земному времени. Когда порталы вышли из строя, это несоответствие течения времени стало огромным. После того, как портал прибытия дал сбой и погибло так много людей, мы испугались воспользоваться порталом отправки для возвращения на Землю. Со временем мы стали видеть по другую сторону портала образы, которые мы не узнавали. Там были невероятные башнеобразные сооружения, гораздо высокотехнологичнее, чем когда-либо виденные нами. Некоторые верили, что портал перенастроился на планету, с которой прилетели его создатели. Но я-то знал правду. Образы, видимые в портале, были образами Земли, но Земли, ушедшей на столетия вперед в будущее. К несчастью, мы так никогда и не проверили наши гипотезы, учитывая совершенно нестабильные энергетические реакции портала. С большой вероятностью можно было предположить, что нас постигнет такая же трагическая участь, как наших товарищей из дома, пытавшихся добраться сюда. Добровольцев не было. В конце концов, не стало и возможности, так как портал почернел и стал холодным. Оглядываясь назад, я жалею, что мы не рискнули и не воспользовались этим шансом. No, ciekawa teoria. Właściwie. To znaczy tak, no, Zenek przyleciał tu statkiem kosmicznym, a nie przybył portalem. Ale jeżeli również dla niego czas na Ziemi mknie jak szalony w tej chwili, to Zenek, witamy w Futuramie. Oczywiście pod warunkiem, że uda ci się wrócić na Ziemię, co wcale jakoś tak specjalnie nie jest nie tylko pewne, ale jakby mało prawdopodobne z uwagi na to, że portal wysiadł, a statku nie masz. Na dodatek twoja koleżanka Elita postanowiła, ratując ci życie, zmienić się w Petunię. No cóż, portal, no on funkcjonuje, gdyby działał, w sumie planeta poza niebem, które jest fajne, jest raczej taka dość ponura i niewiele wskazuje na to, że można by tu było ewentualnie żyć. Szczególnie, że Zenek niespecjalnie może oddychać. Hej! A ty kto? Proszę, nie rozwalaj mi mostu, jak będę przez niego przechodził, chyba że przyszedłeś pomachać mi gałęzią na pożegnanie. Ale idę w stronę portalu. O, nie jesteś sam. Widzę was dwóch. Trzech. Czyżby to byli ci obcy, którzy są tu obcy? A tam Ziemia. No cóż, a może nie Ziemia, to się dopiero okaże.
co? Żadnych reakcji? Szczerze mówiąc, cieszy mnie to. Co, elita zostaje. A my? To jest ziemia przyszłości. Tak? Zadziałał. I understand you've kept your wife on life support. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually, I did it for her. I want to give her every chance to live again. Even if I'm not here. To nie jest to, czego się spodziewałem. O. Znowu jakieś czary mary. Ogryski portalu. Czyżbym dotarł tu? A! O. No i pytanie. Ziemia? Czy nie ziemia? No cóż, skończyła się przygoda. Tak, no rzekłbym, że może niezbyt długa i chyba troszeczkę zbyt łatwa. Gdyby nie moja nagminna nieudolność, tudzież to, że Zenek reaguje momentami nieco dziwnie, to powiedziałbym, że no, można by to skrócić jeszcze o godzinę co najmniej. Aczkolwiek no, intrygująca, no, szkoda tylko, że nie posiada historia wersji polskiej. Także no cóż, trzeba zdać się jednak na anglojęzyczność, bo także po rosyjsku nie jest wszystko. Chociaż zdaje się, że mamy tu opcję też rosyjskiego całkowicie. No wiele języków, ale naszego niestety nie. Sądzę, że scenariusz godzien może nie jakiejś wielkiej, ale jednak powieści bądź opowiadania, a może nawet jest na podstawie powieści i opowiadania. No cóż. What will you miss most about Earth? Well, my wife first of all, and Earth itself, all of it. She saw the beauty of this planet long before I did. You truly loved her? Of course. And if you lose someone you love, even 20 light years probably isn't enough distance to make you stop missing them. No tak. To prawda. Troszkę napisy się spóźniły. No cóż. Mamy tutaj epilog jeszcze jakiś. Nie zapominajmy, że została tu jedna nasza towarzyszka. No cóż, dziękuję za oglądanie całej serii. Zapraszam do oglądania następnych. Jeszcze jakieś może się trafią. Na tyle intrygujące, że nie ważę się przerwać i rozegram całą grę. Choć jak widzicie, no dość rzadko się to przytrafia. Ale nigdy nie mów nigdy. Dzięki za oglądanie.
Do zobaczenia.